Cześć, witaj w kolejnym odcinku Tajemnicy Ciemni Cyfrowej. Dziś pokażę Wam, jak można w fajny sposób odszumić zdjęcie. Żeby to zrobić, żebyście mogli zobaczyć lepiej, jak odszumianie działa w Lightroomie, to musimy wybrać takie zdjęcie, które ewidentnie te szumy posiada. Ja zdecydowałem się, że zrobię to na zdjęciu, które zostało zrobione przy bardzo niskim ISO, przy 100 ISO w studiu za pomocą lampy. Po prostu spowodujemy na zdjęciu, żeby ten szum nam się pojawił. To co? Idziemy do Lightrooma. No właśnie, to jest to zdjęcie. Na zdjęciu jest jeden z członków zespołu Button Hackers. To jest taki smooth jazz i bardzo pasuje do tego, czym się będziemy zajmować dzisiaj, bo smooth, czyli wygładzanie, jakby czy cały noise reduction, w zasadzie chodzi o to, żeby wygładzić. Jak to zrobić, żeby z tej czarnej otchłani tutaj, z tego miejsca, żeby pojawiły się jakieś informacje i żeby za tymi informacjami, jak to w czerniach, pojawiły się też szumy. Mógłbym po prostu przesunąć słowa ekspozycji w prawą stronę i wtedy faktycznie pojawią się tutaj te kurtyny z tyłu, pojawią się też szumy, nie tylko szumy, bo też jakieś artefakty, kolory. Ale przy okazji też strasznie rozświetliłem naszego bohatera, więc nie użyję tego suwaczka, ale użyję takiego narzędzia elipsy i spuszczę sobie po prostu na niego dokładnie tak, jak wyrysowuje się cała postać, taki kształt elipsy, tu troszeczkę grubiej, może za bardzo. O, czyli tutaj bierzemy pod uwagę jego głowę, tułów i w ten sposób założone narzędzie zadziała tylko selektywnie, czyli podnosząc ekspozycję rozświetlam kurtyny, ale nic nie robię z naszą postacią, tak jakbym nałożył taki rodzaj maski. I o to chodziło, jeszcze sobie to troszeczkę przekrzywię. Dobrze, i teraz tak, żeby tych szumów było więcej, to jeszcze spróbujemy wyciągnąć z cieni wszystkie informacje, które tam są z tyłu. No już porządnie szumi, to widać w tych miejscach. Ekspozycję to aż przesadziłem, niech będzie 2,50, shadow na poziomie 60. Dobrze, myślę, że to wystarczy. Zamykam to narzędzie, klikając na nie jeszcze raz. I zbliżmy się, zobaczmy, poglądajmy sobie z bliska naszą kurtynę. No, nie jest dobrze, tak? Pojawił się taki groch charakterystyczny w zasadzie dla właśnie takich miejsc czarnych, z których wydobywamy informacje. Pierwsze, co musimy zrobić, to musimy przejść do właśnie wspomnianej przeze mnie wcześniej zakładki Noise Reduction. Ona się znajduje w szufladce detali, tam gdzie jest wyostrzanie. Jest 6 suwaków, które mają nam pomóc w tym, żeby porządnie odszumić zdjęcie. Wcześniej w wersji 4 Lightrooma było tylko 5 suwaków. Nie było tego ostatniego, który odpowiada za wygładzanie właśnie, smoothness, i o tym suwaku więcej powiem, bo naprawdę robi dobrą robotę, robi coś, co wcześniej trzeba było robić ręcznie w kanałach kolorystycznych, teraz robimy to tylko tym suwakiem. Ale po kolei, żeby 2 suwaki poniżej, czyli detale i kontrasty, mogły zadziałać, musimy luminację w jakikolwiek sposób uruchomić. I teraz właśnie tak, ona standardowo jest na 0. Jak tylko ją ruszę na 1, 3, 5, od razu te suwaczki się zapalają. I zobaczcie, co się dzieje. Ja go przesunę tak mocno, na 50. Nasza kurtyna od razu się wygładziła. Pracujemy na zdjęciu kolorowym, więc w zasadzie trochę nas ten kolor rozprasza. Więc moja rada jest, te 3 suwaczki używaj zawsze przyciśniętym klawiszem Alt. Ja nacisnę sobie Alt i poruszając luminacją widzę dokładnie, zobacz, tu są te szumy, przesuwam w prawą stronę do momentu, kiedy szumy znikną. Oczywiście nie można przesadzić z tym suwaczkiem, nie mogę całkiem iść aż na 100, bo wtedy powstanie taki efekt takiego obrazu olejnego. Coś, co było zawsze problemem we wszystkich narzędziach, które pomagały nam w odszumieniu zdjęć. Zawsze raczej psuły nasze zdjęcia i powodowały, że one się robiły bardziej grafiką niż zdjęciem. Dlatego tutaj ostrzegam, żeby nie przesadzić. Z Altem ja zdecyduję się na 60 w tym przypadku.
Teraz co z detalami? Trzymając dalej Alt, przesuwam detale w lewą stronę, czyli zabierając detale, i w prawą stronę zwiększając ilość tych detali. Bardzo fajnie zaczynają się pojawiać różne elementy, które ten suwak pierwszy luminacji zabrał. Powiedzmy, że będzie to na poziomie 74. No i kontrast. Ostatni suwak, który także z Altem widać wyraźnie jego działanie. Czyli dodajemy kontrastu do tych przestrzeni, które wygładzamy. Ja sobie go tak podniosę na nie więcej niż 15. Z powrotem widzimy zdjęcie kolorowe, bo puściłem Alt. Jak to wyglądało przed? Klikam. Jeżeli zrobiłbym to za pomocą klawisza Before After, czyli za pomocą slasha, to zobaczylibyśmy czarny ekran, zobaczcie, więc to nic nie daje. Dlatego, żeby móc zobaczyć, jak wygląda to zdjęcie bez w ogóle Noise Reduction, muszę kliknąć tutaj w ten guzik amerykański, ten przełącznik. I teraz kliknę sobie na niego, tik. Widzimy zdjęcie zaszumione, a po włączeniu z powrotem widzę całą, wszystkie efekty, widzę, jak te efekty działają na zdjęciu. Bardzo fajna rzecz, tych guzików jest więcej, każda z szufladek posiada taki guzik. Polecam, żeby od czasu do czasu stryknąć sobie taki guziczek i zobaczyć, co dany efekt daje. Jeżeli chodzi o te trzy suwaczki, wydaje mi się, że w bardzo fajny sposób udało nam się odszumić to zdjęcie, ale mamy tutaj takie kleksy, takie plamy kolorystyczne i coś trzeba zrobić z tymi plamami. To jest purpura, ewidentnie, kolor purpurowy, który nam się pojawił na tej kurtynie. Musimy coś z tym zrobić. I teraz, suwakiem kolor tego nie usuniemy, tych plam. Ten suwak kolor, zwróć uwagę, że już jest na poziomie 25. Standardowo przez Adobe zawsze jest włączony na 25, ponieważ na zdjęciach, których nie ma tych problemów kolorystycznych, on nic nie zaszkodzi, a na zdjęciach, które są, to zawsze pomoże. Ja go prowadzę do zera i wyraźnie zobaczysz, co tak naprawdę ten suwak usuwa. Widzisz teraz te elementy, takie czerwone punkty, takie wypalone pikselki. To jest właśnie to, co za pomocą tego suwaka usuwamy. Jeżeli ja kliknę dwa razy na nazwę, to on wróci do swojego standardowego ustawienia, czyli 25. Ja mogę oczywiście zwiększyć, ale zwiększanie niewiele daje, jak widzisz, jeżeli chodzi o te plamy, które mamy. Więc wróćmy z powrotem, niech to będzie to 25. Tu oczywiście też mamy suwaczek z detalami, który możemy zdecydować o tym, jak bardzo detalicznie ma reagować ten suwak kolory. Jeżeli ten suwak kolory jest na zero, to oczywiście dwa suwaki analogicznie, tak jak u góry, też są wyłączone. No dobrze, ale przejdźmy sobie, ja zostawię te detale na 50, przejdźmy sobie do tego suwaka, który się pojawił od wersji 5, którego wcześniej nie było. On w zasadzie robi nam całą sprawę, jeżeli chodzi o te elementy, o te plamy. Jeżeli ja go przesunę teraz w prawą stronę, to zobacz, że wszystkie te purpurowe plamy, zabarwy po prostu znikną. Genialne. Tak było przed, z wszystkimi artefaktami, problemami, z całym szumem, a tak jest po. Pokażę Ci, jak to kiedyś robiliśmy, jak nie było tego suwaka. Wystarczy przejść do kanałów kolorystycznych. Ja mam zazwyczaj otwarte wszystkie trzy kanały, są do dyspozycji Hue, Saturation and Luminance. I my musimy skupić się teraz na kanale odpowiedzialnym za Hue, czyli za zmianę kolorów. Nie saturacja, czyli intensywność tego koloru, czy też świecenie, czyli iluminacja, ale Hue. Szukamy purpury i przeciągamy suwak purpury w lewą stronę do momentu, kiedy zresztą ten suwak, zobacz, zamienia się w kolor niebieski, bo taka jest kontynuacja. To mniej więcej te suwaki tak wyglądają. Jak się na nie popatrzysz, one idą w formie takiej spirali. Każdy kolor wynika z każdego. Więc przesuwając teraz w lewą stronę, pozbyłem się tej purpury. Oczywiście najlepsze efekty na dzień dzisiejszy można uzyskać, łącząc te dwie metody, czyli używając, przesuwając w kanale Hue suwaczek i zmieniając natężenie, smoothness w prawą stronę. Jakby połączenie tych dwóch działań da najlepszy rezultat. Mały trik,
no nie może zabraknąć. Jeżeli jesteś już w kanale i nie jesteś pewny, czy to jest purpura, bo ja wiem, że to jest akurat purpura, tak? Widzę, ale powiedzmy, że nie do końca jesteś przekonany, jaki to jest kolor. Trik polega na tym, że klikasz w tą kropeczkę, przesuwasz się tutaj na zdjęcie i szukasz tych plam. I w momencie, gdzie trafię na taką plamę, to po prawej stronie od razu jest to sygnalizowane tutaj w ten sposób, że tu się to szare zapala przy danym kolorze. Akurat przy purpurze tu się zapala. Jeżeli ja kliknę w ten sposób na tą plamę i zacznę ściągać w dół, to ściągnę tą purpurę w dół. Mogę to też zrobić oczywiście w ten sposób, że tylko sprawdzę sobie, jaki to jest kolor i przesunę purpurę w lewą stronę. Ponieważ działając w ten sposób, zawsze ściągnę więcej kolorów, ponieważ to jest zawsze purpura, to nie jest dokładnie purpura, to jest zawsze składowa dwóch barw. Jaka dobra herbata, ale to już koniec. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że od dzisiaj odszumianie nie ma dla Ciebie tajemnic i z przyjemnością przetestujesz to od razu na swoich zdjęciach. To jest bardzo ważne, pamiętaj, zawsze to powtarzam. Nie chodzi o to, żebyś tylko oglądał te filmy. Usiądź do swojego komputera, znajdź jakieś zdjęcie, które posiada takie szumy, takie problemy i spróbuj użyć tych wszystkich narzędzi. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten program i zostawisz na dole jakiś komentarz, przyprowadzisz znajomych, będzie nam bardzo miło, a oczywiście czekam także na propozycje, o czym powinny być następne programy. Do zobaczenia następnym razem, pozdrawiam Was i dzięki.